Siemanero, Domal i Adrian z tej strony. Lexus skończony. Sanki założyliśmy. Co? Tutaj idzie teraz do chłopaków. Powykańczają go tutaj. Słupek, jak widzicie, naprawiony. Tu jeszcze będą go lakierować. Tutaj już jest na gotowo. Tu jeszcze będą musieli go w taki bardziej żółty wrzucić, co jest na razie podkładem. Podłużnica była wstawiana w tym miejscu. To wszystko jest nowe. Że tak to wygląda. I się to zwalamy, go z ramy. W poniedziałek następnego Lexusa wrzucamy. Ten taki lekko draśnięty, nie? No tam, tam wyszło, że nawet tunel jest rąbnięty, nie? Także tak. To wszystko, jak widzicie, tak w miarę przygotowane dla lakierników. No i wisi na przodzie. Nie urwał się, jak to niektórzy mówią. Wstawiona ćwiara, to ulep powinno iść do... na złą. Bateria mi się skończyła. No ale dobra. Z Adrianem go złożyliśmy zawieszenie. Uzbroiłem go ponownie, czy wszystko jest ok. Zdjąłem go jeszcze z Adrianem, że się przyszedł zestabilizować nam go, bo go poduszką po środku podnosiliśmy, żeby zdjąć ze szczęk. No i co, w poniedziałek jest gotowy do zdjęcia. No i będzie go ponownie trzeba rozbroić. Ale ogólnie Lexus blacharsko jest skończony. Tu już słupek, wszystko naprawione. Teraz wam wrzucę zdjęcia, jak to wyglądało. Tak, no i podłużnica, to wszystko, tu już tak dotąd jest na gotowo, tutaj jeszcze będą chłopaki to ogarniali. Tak jak mówiłem, podłużnica gdzieś jest tu wstawiana, na takiej strefie zgniotu, na takiej strefie cięcia, pokazywałem wam to, to musiałem tu przeklepać, bo to było wgniecione, ktoś lewarek pod to podstawiał. No i co, i ogólnie jest tak złożony do bryły, żeby go sprawdzić, czy jest wszystko ok. Nic się nie przemieściło, wszystko jest ok. Także w poniedziałek ten zjeżdża i wjeżdża następny. No i tak jak mówiłem, w poniedziałek z samego rana tego zwalamy. Idę Adrianowi, bo już z ISF i z ISF-a jest silnik wyjęty, praktycznie cały przód już roztargany, rozebrany, zostało tylko wyjąć dechy i fotele przednie. I co, ISF-a będziemy wrzucali w jego miejsce. A ten jedzie sobie na lakiernię. Że kolejna moja w życiu ćwiara wstawiona. Tu też coś tam chłopaki już sobie pod lakierowanie poprzygotowywali. Tu jeszcze tylko zostało to dopieścić. Przelakierować ćwiarę, jedną, drugą. A, i jeszcze jak go rozbiorę, to tu będę musiał cztery pod zawiasem, już go nie chciałem rozbierać. Pod zawiasem trzy spawy takie, po pół centymetra, które trzymają to pod szybie. I jeden punkt tutaj za zawiasem sobie hefnę. Ale to już, tak jak mówiłem, w poniedziałek. Jak już go rozbroję z powrotem, chłopakom na lakiernię. Tak więc co? Kolejne auto przywrócone, wraca do życia. I lecimy jeszcze zobaczyć, co tam Grzesio robi. Grzesio teraz składa Jaguara. Już prawie całego złożył, tak? No, w 80%. Jeszcze wam pokażę tego ISF-a. A tym oto akcentem zamykamy temat z LS-em. Trochę mało przy nim kręciłem, tam już
ktoś narzekał, że tego dobra, przy następnym filmie, to wiecie, to jest strasznie męczące. Kręcić ileś godzin materiału, wracam do domu, obrabiać to i wrzucać wam. No ale dobra. Następny ISF będzie robiony tak jak zawsze starym typem, będziemy lecieli, czyli cały film. Dobra, lecimy na zbrojarnię zobaczyć co tam. Tadeusz Folwarski, pytałeś się, bo że masz taki sam samochód, czy da się krócej z tymi podłużnicami wjechać? Da się, ale tak jak już mówiłem, albo trzeba ciąć ją wcześniej, albo wjechać prawidłowo, tylko zdejmować podciąg, bo problem polega na tym, że jak masz ten cały podciąg, to jest podłużnica ta stara, o, i to jest powiedzmy mniej więcej tak, o. I ten podciąg, ta podłużnica dalej, ona jeszcze tam idzie, tak? I żeby ją krócej wstawić, tak jak na prawilnie powinno, czyli tu po tym wszystkim, to nie da rady z tego względu, że ta podłużnica, ten fragment wchodzi jeszcze dotąd. Ten wąs tu jest wygięty, bo ja odbijałem to, żeby było mi łatwiej, ja go wyprostowałem. To powinien być jeszcze taki wąs i ten wąs jest połączony z tym. I żeby nie wyjmieć tego, po prostu jak to wszystko jest w kupie na samochodzie, nie ma opcji, żebyś dał radę to wyjąć. Bo to wszystko ci tu będzie kolidowało, tak? I albo sobie wjeżdżasz gdzieś tu na mijankę między łączeniem sanek. No w tym modelu łączenie sanek to było tu i tu. To gdzieś tak, przecinasz w tym miejscu z tamtej strony. W tym miejscu taką na taką zakładkę robisz. Na wąs wsuwasz, ładnie obspawujesz, żeby łączenie było między mocowaniami sanek. No, w przypadku tej podłużnicy, którą tam stawiam od tamtego modelu, no to mocowanie podłużnic było tu. Dlatego musiałem i byś musiał się między tym a tym gdzieś tutaj ładować, o ile gdzieś dalej nie jest pogięte, tak? W przypadku tak jak tam miałem, czyli jak jest na LS-ie, mocowanie sanek jest tu. I tak jak tam na zdjęciach widzieliście, to wszystko już jest, całe to zmieniłem. Nie bawiłem się w same gniazda. A, no i dobra, i to wtedy masz takie pole do popisu odtąd, że dotąd możesz sobie gdzieś tu łączenie zrobić, tylko nazwyczaj robisz tu i od tamtej strony robisz tu. Zaraz, telefon. No. A z tego względu wymieniałem cały ten podciąg, no musiałem zrobić, bo jak wchodzi tutaj mocowanie gniazda, myślałem, że sobie zdejmę z tej podłużnicy, przyspawam ten. Tu od dołu. No. Wchodzi ta tuleja z gwintem i ona tu jest w środku przyspawana. Czyli zwyczajnie po szycie bym zdjął co tą tulejkę, ale już bym tej tulejki. Może i bym wyjął, ale jak ja bym ją później zdjął i tu spawał. Nie spawałbym. Niestety musiałem wykonać więcej pracy jak to potrzeba. Musiałem przystosować tamtą podłużnicę do tego rocznika. Na przykład tutaj ona była inaczej. Tu jest inne takie mocowanie wąs pod błotnik, inne jest mocowanie inaczej ukształtowane pod ten górny błotnik, też to klepałem. No i musiałem przywalać całe te podłużnicy, żeby po prostu móc sanki przyspawać. Także da się tylko na mijankę. Z tej strony tniesz tu, z tej strony tniesz do tej blachy, od tamtej strony na wąsiki ładnie wyjdziesz, tylko tak jak mówię. Pomiędzy mocowaniem sanek, żeby to było mocne i stabilne. Myślę, że pomogłem. Pozdrawiam cię i życzę powodzenia. No i dobra. Siema Grzesio. A co ty tu pięknego robisz? Porządki. Piąteczek, co? No. Ile, z 80% go złożyłeś? No. A tu macie Jaguara. Wyszczepionego z dwóch. Jak to mówić? Nie ma jeszcze rygli założonych, ale szczelinki są. Jak ktoś tam coś tego,
jęczał. Ta listewka też elegancko, wszystko pasuje. Środeczek złożony. Tu jeszcze idą takie nakładki, tak jak mówiłem, tych spawów w ogóle nie będzie widać. Ktoś tam pytał się, czy pod spodem tych łączy nie widać tych takich zastrzałów, nie? Bo ta nakładka je zasłania. Nie dość, że je lakiernicy tam trochę przymaskowali, to ta nakładka na tyle głęboko wchodzi, że ona to wszystko tutaj zasłania i nie widać. Także tak. Kocyk, żeby nie zmarzł. Kocyk, żeby nie zmarzł. Jaguar, tak, zmarzł luchy. Jeszcze co, przyjedzie gość, wklei karbon, wklei przednią szybę, rygle, lampy, zderzaki, co i koniec będzie z nim praktycznie, nie? Jedzie do elektryka, już do nas raczej nie wróci, bo tutaj w tej komorze silnik, bagażnika, jak widzieliście, to wszystko było pomiażdżone. Jeszcze raz kolejny Jaguar uratowany naszymi tutaj wspólnymi siłami. Tutaj to też elegancko wszystko dolega. Jeszcze poskładać tu nakładki, plastiki, spineczki. Jaguar praktycznie wrócił do żywy. No a tu co? Tu macie ISF-a. Jak się spojrzy, nawet fajnie widać, zobaczcie. To co mówiłem, że to koło było w górze, bo ono na gwintach było. I te gwinty trzymało to koło. To sobie spójrzcie teraz po kielichach, ile ten kielich jest cały wywalony do góry. A ten jak szedł do lewej strony, ściągnęło go trochę w dół. Ta i ta podłużnica wylatują, obydwie są połamane. Tunel też jest trafiony. Ale to pikuś przed, to się mówi, małe piwo przed śniadaniem. I przez to wszystko, jak to poszło uderzenie, to aż tutaj w tym miejscu kicnął daszek. Także co, w poniedziałek rano zadrianę wpadnę, wywalimy do końca dechę. Nagrzewnicę to wszystko, całą tą elektrownię wywalimy. Ogołocimy go. I zamianka. LS zjeżdża z ramy. Już go tu Adrian zaczął rozbrajać. I wjeżdża kolejny ISF. Takie projekciki to ja lubię, a nie tam. Wgnioteczki. Wgnioteczki to dobre są dla początkujących. Tak naprawdę, no, no robi się wgniotki też, tak? Tylko powiem wam szczerze, moje motto i ja żyję tym, czym bardziej wyrąbany samochód i uda mi się go przywrócić do ludzi należycie, tak jak to powinno wyglądać. Nieraz się schodzi więcej nad tym czasu, ale efekt końcowy musi mnie satysfakcjonować, a najbardziej klienta. Dobra, trzy samochody pokazałem wam, takie grubsze, które ostatnio zrobiłem, znaczy dwa zrobiłem. Trzeci będę robił. I co? I od poniedziałku kręcę ISF-a i tak jak już powtórzę się, będzie to już tak starą metodą, te filmy będę kręcił, stawię kamerę i będę kręcił, w międzyczasie coś tam będę pokazywał, tłumaczył i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dobra, tymczasem was pozdrawiam. Weekendzik, piątek, idę się myć i spieprzam do moich dziewczyn, czyli do mojej żony, córki. Czekają na mnie dziewczyny. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do przodu.